Pokażę Wam dzisiaj trzy super techniki, które świetnie sprawdzą się w pracy gabinetowej z problemami mięśnia biodrowo-lędziowego. Do pierwszej z nich należy zwykłe rozcieranie na mięsień biodrowy lub z komponentą mięśnia lędziowego. To samo możemy zrobić jako rozluźnianie pozycyjne. Szukamy miejsca bolesnego, przytrzymujemy, wykonujemy zgięcie w stawie biodrowym i szukamy w miarę komfortowej pozycji dla pacjenta. Tą pozycję utrzymujemy do ustąpienia objawów lub do rozluźnienia tkanki. Trzecią, najbardziej agresywną techniką, lecz super skuteczną, jest zahacz-rozciągnij. Możemy wykorzystać napięcie na mięsień biodrowo-lędziowy i poprosić pacjenta o wykonanie ruchu stopą w dół po kozetce. Tą technikę możemy powtórzyć kilka razy. Super działa i świetnie rozluźnia mięsień biodrowo-lędziowy.